Witam na kanale Kwasogranie, Franek Kole za Starami Wisły Kraków. Mecz z Pogonią Szczecin. Ostatnio graliśmy z PSV Eindhoven. Odpadliśmy niestety w ćwierćfinale. No i teraz czas na zmianę już na nastawienie na ligę. Sobczak, Tomasiewicz za Karbo. Duda tutaj zagra za Olejarkę, ale docelowo chyba Olejarka będzie grał w pierwszym składzie. Wydaje mi się Starzyński. Jest Radkiewicz, który chętnie go zobaczę. Dobrze chłopak się pokazał. Ostatnio Krzyżanowski za Żunkę. Jest za Koleja Osyra. Szot za Jarocha, za Urygę Janowski. I mamy Francisa, który chciał zagrać. I tutaj Francis za Olejarkę. Żyra Olaf Kobacki. Chyba na ten moment tyle. Jest Antonik. No właśnie, jest Antonik, więc Antonik zagra. W pierwszym składzie Leszczyński zostaje. Duda, Tomasiewicz. Zapraszam Was na spotkanie ligowe. Tym razem mecz z Pogonią Szczecin. 44 punkty ma Pogoń, Typica na bramce, Grosicki dalej w kadrze Pogoni. Chyba jestem ciekaw, czy będzie kończył karierę, czy nie. To jest ostatni jego sezon. My na pewno będziemy się starali ściągnąć zawodników, którzy wzmocnią naszą kadrę, ale to pewnie już w przyszłym sezonie. Teraz obserwujemy, teraz będziemy tylko budować sobie tą listę, z której skorzystamy, mam nadzieję, na początku sezonu. Będzie taki odcinek poświęcony przedłużeniu kontraktów na pewno i może ten odcinek na odcinku wtedy też zrobimy przedłużenie, wyszukanie piłkarzy, dodanie ich na listę, z której będziemy mogli skorzystać, bo tak mówię, na pewno ta kadra zostanie podchwycona i chciałbym, żeby została przebudowana. Leszczyński broni, teraz dalekie podanie do Urygi, Uryga, Antonik, Rodrado na kolanach, ale gra puszczona, świetna piłka do szata Antonika, Kobusiński do Sobczaka, Sobczak już przypuszcza to Starzyńskiego, bardzo przypadkowo i na ten moment Typica broni. Starzyński mógł zdobyć bramkę w tej sytuacji, parowany szata Antonika. I teraz Tomasiewicz. Tomasiewicz próbuje zyskać pomijanie podstawowego gracza. No, naprawdę ta gra w ofensywie idzie mu bardzo dobrze. My mamy jedną rzutkowną, którą raczej jeżeli wygramy, uda nam się wygrać kolejne spotkania. Jest bramka, czy był spalony? Jednak na pozycji spalonej Roda. Jeżeli uda nam się wygrać Puchar Polski, uda nam się wygrać w lidze, miejsce pucharowe, no to gdzieś tam zwolnimy to miejsce w pucharach dla innego zespołu, więc to jest dobra informacja dla innych zespołów. Teraz Tomasiewicz, Antonik jeszcze czeka, przeżył Antonika na Starzyńskiego. Starzyński przegrywa tutaj rywalizację z artystem. To też jest dość ciekawy zawodnik. Osyra, świetnie Osyra wmieszał się tutaj w tą akcję ofensywną. Mamy w akcję ofensywną Pogoni, mamy Żudro Starzyński. Osyra, nie, to Krzyżanowski, świetnie wyłączy się tej akcji w lewej stronie, ale Krzyżanowski traci. Tak, i dzisiaj bardzo dobre spotkanie rozgrywa. Musimy go pochwalić za tą ofensywę. Krzyżanowski. Pogoń ruszyła na bramkę Wisły Kraków. Może być teraz niebezpiecznie. Wiślacy na szczęście utrzymaliśmy się przy piłce. Duda do Starzyńskiego, ale nie cel. Ja mówię, to raczej nie dostatni. Sezon Dudy, będziemy po tym sezonie chcieli go wytransferować, sprzedać. No i mam nadzieję, że się to uda zrobić. Teraz Osyra. Daleka piłka w stronę napastnika. Leszczyński z trudem. 40 minuta Pogoń.
Pogoń narzuciła nam w ostatnich minutach swoje tempo i to ona dyktuje warunki tej gry. Na ten moment Antonik będzie obrót z piłką. Nie, podanie tutaj będzie było strzelać, tak jest, shot. Świetnie wygrał Cicki do Biczana, Biczajan. 24 minuta, kolejny wygrał. Czekamy na drugą połowę, musimy też otrzymać grę i spokojnie, bo robi się niebezpiecznie. Na szczęście sędzia kończy już to spotkanie. No i teraz pytanie, czy Francis? Myślę, że tak, Francis za Dudę dostanie szansę na ten moment. To będzie dobra zmiana raczej. Antonik poradził sobie tutaj z zawodnikami Pogoni, ale co z tego, jak Sobczak i Kobusiński nie korzystają z prezentu od Antonika. Teraz Sobczak nie potrafił przeżyć Kobusińskiego, ale znowu tracimy okazję na bramkę w tym spotkaniu. Dobrze, teraz Francis, piłka do przodu, Kołusiński czeka na Sobczaka, no ale po co? Dobre podanie tutaj Krzyżanowskiego do Biciana, teraz Krzyżanowski bez większych problemów sobie poradził z rywalem, ale to podanie nie było najlepsze, no i teraz trzeba tutaj radzić sobie w obronie. Francis, nie tym razem. Francis, dobra piłka do Tomasiewicza. I to jest ten zawodnik, który mówiłem, na ciąg w ataku. Świetna piłka do Antonika. On potrafi zaatakować ze skrzydła. Wejście do środka. Czeka na partnerów. Jest shot, który też świetnie połącza się do tych akcji ofensywnych. Shot. No i zabrakło, tego wykończenia, zabrakło tej trafki. No i to teraz Pogoń Szczecin atakuje ze skrzydła. Grosicki, reprezentant Polski. No, piłkarz wszechstronny i wolniony może zaskoczyć jednym podaniem. Dobrze, że teraz mylą się piłkarze Pogoni. To Antonik no, przez środek boiska. Może to podanie nie być najlepsze. Teraz Waldqvist przyjmuje sprytne podanie Krzyżanowskiego górą. Chciał zaskoczyć tutaj obrońcę Pogoni Szczecin. Na szczęście dla Pogoni ten nie dał się zaskoczyć tym podaniem wykonanym przez Krzyżanowskiego. Młody zawodnik Wisły Kraków. Walczy cały czas o to pierwsze miejsce w składzie. Zrobimy zmianę. Zejdzie Starzyński, wejdzie Kobacki, Radkiewicz za Sobczaka i Stil za Kobusińskiego. No, ratuje nas jeszcze Antoni Bajna. No dobra, zróbmy tę zmianę, aczkolwiek Antonik mógłby nam pomóc. Tak, zastanawiam się przez chwilę, no rzeczywiście to jest zmiana na 107 minut, która przyniesie nam jakieś korzyści. Nasz team. Dobrze, Radkiewicz do Szpila, Szpil. Piłka do Kobackiego, dużo sił Kobacki ma, czeka Kobacki, zejście do środka, Kobacki stracił panowanie nad piłką, no niestety brak, bo tutaj doświadczenia chyba Kobackiemu, choć już tych meczów w pierwszej lidze sporo zaliczonych, ale nie wytrzymał ciśnienia, nie wytrzymał presji, chociaż my szukamy tych punktów, teraz ostatnia akcja Pogoni, trzeba utrzymać się przy piłce, ostatnia akcja groźnie mogła być, bardzo groźnie nawet bym powiedział, tracimy piłkę, nie wiem co włączyliśmy w tym momencie, ale no, tracimy punkt, nie jest dobrze,
Ucieka nam na pewno zagłębnie. Statystyki, pogoń cały czas przeważała. Gwiazdka meczowa jak najbardziej, ale no, to nie jest nasz dzień. To nie jest nasz dzień. Przegrana, które trwało start. Dziękujemy za poświęcenie nam tych paru chwil. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. To wszystko, dziękuję. Zabrakło dzisiaj. Zabrakło dzisiaj odwagi. Zabrakło dzisiaj odwagi w tych atakach. Menadżer West Bromwich. No, schlebiacie mi, ale odrzucamy, tak jak mówię, cały czas miesięczny raport o juniorach. Tutaj na pewno chciałbym Michalskiego chciałbym, żeby był. Santini. Nie wygląda źle, ale tutaj jeszcze jest overole. Patrzymy tutaj troszkę. Odbiór piłki nie najlepszy. Borges. To też jest zawodnik, który mógłby powalczyć, ale jeszcze nie jest jego czas. Pracuj nad sobą. Mecz z Radomiakiem już niedługo. Jest pewnie jakiś zawodnik, który chce wyjść. Rozważę twoją prośbę, ale to nie jest powiedziane, że Dilberto zagra. Zarządzanie drużyną. Przygotujemy sobie drużynę pod następny odcinek. Rodado. Chciałbym, żeby zagrał z Radkiewiczem. Chciałbym, żeby tutaj zagrał z Radkiewiczem. Jest Miki Villar, który wraca. Jest Starzyński, który idzie na ławkę i w jego miejsce Roman. Antonik chciałbym, żeby był za Baenę. Olejarka Tomasiewicz tutaj zdecydowanie. Baena, Dilberto, Uryga na pewno. Szot zostaje, Osyra, Kolej i Żunka. Kolejny mecz Żunki. Leszczyński, Kolej, Uryga, Tomasiewicz, Radkiewicz. Tutaj chciał wystąpić oczywiście zawodnik Dilberto. Damy mu może szansę w drugiej połowie. Jest Kobatki. Tutaj Starzyńskiego bym widział na zmianie. Jest Starzyński na zmianie. Mamy Czubaka, który jest rozgoryczony. I będzie mógł zagrać Czubak Sztil chyba, albo Sztil Żyro. Robimy to tak. Karbo z przodu, Alberto Antonik. W takim składzie wyjdziemy w kolejnym meczu. Za dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia. Mecz z Radomiakiem Radą. Już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.